Warhammer 40k Space Marine to pierwsza gra akcji z tego uniwersum. Dotychczas mieliśmy do czynienia z bardziej taktycznym podejściem do serii. Ciekawostką jest, że za Dawn of War, jak i za Space Marine odpowiada jedno studio, Relic Entertainment. Stworzyli oni w przeszłości m.in. Homeworlda oraz Company of Heroes, czyli gry strategiczne. Zobaczymy zatem, jak poradzą sobie ze stworzeniem shootera. W Space Marine wcielamy się w postać kapitana Tytusa należącego do jednego z legionów imperialnych Marines. Ci wielcy, zakuci w potężne zbroje żołnierze, słyną ze świetnego wyszkolenia wojennego oraz brutalności w starciach z przeciwnikami. Tym razem będą musieli stawić czoła inwazji orków na jednej z planet Imperium, gdzie opracowywane są najnowsze technologie bojowe. Nowa odsłona Warhammera to nic innego jak third person shooter w połączeniu z elementami slasherowatymi oraz rozwiązaniami typowymi dla gatunku RPG. Gameplayowo gra może przypominać serię Gears of War, aczkolwiek nie ma tutaj systemu osłon. Rozgrywkę napędzać ma bezstresowe wycinanie hord zielonych przeciwników, którzy będą nacierać z każdej strony. W tym celu do dyspozycji otrzymamy spory arsenał, na który składa się będą wszelakie giwery do ataku z dystansu, tudzież wykorzystamy broń białą przy walce w zwarciu. Mamy także plecak odrzutowy, dzięki któremu możemy bardzo szybko się przemieszczać po lokacjach, aczkolwiek jego zasięg jest bardzo ograniczony. Poza tym nasz bohater do lekkich nie należy, więc i długo w powietrzu unosić się nie może. Ogólnie rzecz ujmując, styl na tak zwanego Rambo jest tu mile widziany. Jeżeli chodzi o wrogów, to oprócz zwykłych małych orków walczących w zwarciu zobaczymy także orczych łuczników oraz nieco większych bossów. Rozgrywka sama w sobie ma być soczysta i krwawa. Oprócz wszelakiej maści orków zobaczymy także żołnierzy chaosu, którzy są dużo bardziej rozwinięci pod każdym możliwym względem. Różnica w walce między nimi jest taka, że orki stawiają na zmasowany atak, więcej trup leży gęsto pod nogami. Natomiast żołnierze chaosu potrafią myśleć strategicznie. Dodatkowo są dużo lepiej wyposażeni oraz pozostawiają po sobie nutkę tajemniczości, która ma sprawić, aby odbiorca poczuł się, że nie do końca wie, z czym walczy. Dodatkowo rozgrywkę mają uprzyjemnić nam wszelkiego rodzaju finishery osłabionych przeciwników. Zatem czekają nas krwiste i efektowne egzekucje. Na uwagę zasługuje dosyć niecodzienne podejście do kwestii regeneracji naszego zdrowia. Podczas gdy nasz pasek sił witalnych kurczy się bardzo szybko, należy po prostu wykończyć przeciwnika w efektowny sposób. I już poczujemy się lepiej. Wizualnie gra przedstawia się poprawnie. Co prawda Crysis to nie jest, aczkolwiek wszystko jest ładnie wymodelowane, a lokacje pokazują faktyczne zniszczenie planety. I co najważniejsze, utrzymano klimat uniwersum Warhammera. Na zaprezentowanych filmikach promocyjnych animacja wygląda płynnie i naturalnie. Parę słów na koniec należy się multiplayerowi, który oferuje kampanię w kooperacji, jak i znane z innych gier tryby, Deathmatch oraz kontrola terenu. Ciekawostką jest fakt, że owy tryb będzie posiadać zaawansowany kreator postaci, co sprawi, że nasz Marine będzie wyglądać jak tylko zechcemy. Oczywiście w zabawie przez sieć boje toczą między sobą dwie frakcje. Możemy się wcielić w każdą z nich. Każda frakcja będzie miała dostępne trzy klasy: Sniper, Marine z ciężkim uzbrojeniem oraz Szturmowiec. Warhammer 40k Space Marine zapowiada się nieźle. Jeżeli wszystkie dotychczasowe prognozy się spełnią, to zobaczymy kolejną dobrą produkcję z tego uniwersum. Space Marine można już teraz zakupić w sklepie MUWE.pl. Dodatkowo otrzymacie do każdego zamówienia grę Warhammer Mark of Chaos w wersji na PC gratis. Promocja dotyczy preorderów zarówno na PC, jak i konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3.